Emoji w wynikach organicznych to jeden z najlepszych sposobów na to, aby podbić CTR-y. I nie trzeba być head of SEO, żeby domyślić się, że w rywalizacji tych dwóch URL-i to ten pierwszy będzie miał zdecydowanie większy CTR od tego drugiego, prawda? Skoro tak, to możesz się zastanawiać, które emoji warto wrzucać w title i description, a które nie. I co do zasady, znaki specjalne mają większą penetrację w wynikach organicznych niż kolorowe emoji. Tyle tylko, że jeśli wyrwiesz te dane z kontekstu zapytania, to nic z tego nie wyniesiesz, bo może się okazać, że w przypadku twojej branży albo w kontekście zapytań, jakie pokrywa twoja domena, żadne z tych emoji nie trafią do wyniku organicznego. Co zatem robić? Nie szukaj katalogów emoji ani poradników, które emoji warto wstawiać, a które nie. Sugeruj się emoji dla twojej branży, twoich zapytań. To, że w przypadku przepis na lody znalazłeś w SERP-ie takie emoji, to nie znaczy, że jeśli pozycjonujesz się na mąka pszenna, to akurat to emoji przejdzie w wyniku organicznym. A zapewne nie, bo w przypadku mąki pszennej pojawiają się znaki specjalne w SERP-ie w takim formacie i to jest charakterystyczne dla CNEO, a potem długo, długo nic. I to, że z tej poprzedniej tabeli Sixtricta wynikałoby, że istnieje spora szansa na wepchnięcie na przykład emoji z medalem, to w kontekście tego konkretnego SERP-u to emoji ma prawo nie siąść. A nie masz przecież czasu testować całego katalogu znaków specjalnych i emoji jedno po drugim, prawda? Dlatego zawsze badaj analogiczne zapytania i przenoś te emoji do siebie. Prowadzisz sklep z odzieżą dziecięcą? Sprawdź inne zapytania odzieżowe jedno po drugim. Prowadzisz aptekę? Sprawdzaj zapytania o leki i nie sugeruj się na przykład tym, co znalazłeś w wyniku organicznym na zapytaniu przepis na lody. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę, niebawem widzimy się już w nowych materiałach. Mówił do was Adrian Pakulski-Paku z agencji SEO Paku Studio. Cześć.